Jaki piękny dzień, by umierać. Cudowny dzień, dzień dobry, do widzenia. 3, 2, 1, raz po raz. Czas by się żegnać. Po sekcji zwłok jesteś już ubrany, wymalowany, nie ma co narzekać. Tylko z uśmiechem jest problem, bo od środka zszyte masz wargi. Jesteś kurwo martwy, nie zmienia się nic. 2024 milcz. Jesteś poblokowany, nie nagrać już nic. Będą płakały za tobą małolaty. Jesteś kurwo martwy, nie zmienia się nic. Z uśmiechem na twarzy opuszczam zakład karny. Zakładam ciemne okulary. Mam tu wszystko, kurwa, czarno na białe. Wszystko smakuje o wiele lepiej. Kurwa, jakby zachłanie, biorę życie garściami. Będzie tak jak zechcę, tak będzie dla mnie najlepiej. Karma i spach, pif paf. Jesteś kurwo martwy. Jesteś kurwo martwy. Pit, kurwa, zamknij mordę. Jesteś kurwo martwy, a jak raz moich ran nikt nie chce zszywać. W karecie obowiązkowo podany tlen, widoczność jak sen się urywa. Czuję ciągły niedosyt, przez to często zahaczam o szczebo kości, a krew jest nierozłączna tej historii. 15 miesięcy później, 15 razy częściej myślę o samobójstwie i chyba nigdy bym tego nie zrobił. Chcę widzieć twoje zwłoki, napluć im w ryj, rozczłonkować ręce i nogi, zmienić mięso i zarobić na tym, zrobić deal. Spragnionych napoić, a głodnych nakarmić. Jesteś kurwa martwy, nie zmienia się nic. Zostałeś oszukany, wciągłem cię do gry. Nominowany, bo nie szkoda mi takiej kurwy jak ty. Jesteś martwy, pocięty na kawałki. Twoje kości nigdy nie będą razem. Zajmę się tym jak nikt. Jesteś kurwo martwy. A jak? Całkiem kurwa martwy. Wyglądało na to, że morderca z Londynu liczył na zdobycie popularności. Kontaktował się bezpośrednio z policją. Jeśli nie zdołacie mnie powstrzymać, będę zabijał jednego tygodniowo. Nie przestanę, dopóki nie zostanę złapany. Sprzątnę kolejnego. Czy kwalifikuję się już na seryjnego mordercę? Konferencja prasowa dotycząca serii zbrodni planowana była za kilka godzin. Psycholog kryminalny ma niewiele czasu, aby przeanalizować sprawę. Może dzięki doborowi odpowiednich słów uda się wpłynąć na zachowanie mordercy lub skłonić go do zaprzestania zabijania. Na początek musimy zapoznać się z jego ofiarami oraz okolicznościami zbrodni.